kochani, kierunek droga atlantycka. Piękny mostek nas czeka do pokonania. Chodźmy. Studiujesz? Kochani, krajutka, ja nie studiuję, tylko no? My nigdy nie korzystaliśmy z map. A widzę mapę, masz? No właśnie, to widzę. Dobrze wiesz, że w te mapy i w te plany nas wspomógł mieszkający tutaj, w tej okolicy, dokładnie tu w tym miasteczku. Biznes. Tak, nasz rodak Krzysio. Pozdrawiamy Krzysia. Tak. Krzysiu, mapki nam znacznie nam pomogły. My jesteśmy takie troszeczkę inni, a więc nie korzystamy ogólnie z planowania czegoś, że musimy tu pojechać czy gdzie indziej, ale dzięki twojej zachęcie namówiłeś nas na to, żebyśmy pojechali na drogę, tak zwaną drogę atlantycką. Jak do tej drogi dojechać? Kochani, my jesteśmy gdzieś tutaj w tej okolicy obok drogi Troi. Dla zainteresowanych to ten główny element drogi Troi tutaj jest. A jakby ktoś pytał droga Troi zaczyna się tutaj, a kończy się tam. Dużo dalej. Dobra, z tego miejsca, z naszej miejscówki, musimy sobie pojechać do takiego pięknego mosteczku, kochani. Koniecznie powiedz, jaki to mosteczek. A tam jeden samochód tylko się mieści. Tak, tak. I trzeba stać, pilnować, żeby się... To przejeżdżamy, sobie wjeżdżamy na tą dróżkę do miasta. Andalsnes. Piękne miasteczko, otoczone szczytami. Górami. Piękne góry. Teraz co tam robią? Tak helikopter śmigał. Tam gondolę jakąś ze szczytu będą robić. Tak, tak. Będą robić to. My, kochani, jesteśmy przeciwni takiego cywilizowania takich miejsc. Dlatego na przykład, jeżeli chodzi o drogę Troi, to uczciwie powiem, nie podoba nam się. Znaczy, wszystko by było fajnie, gdyby nie ta cywilizacja, nie? I lecimy sobie później tutaj tą dróżką. A co to jest fiord, prawda? Tak, musimy ten fiord objechać. To sobie zrobimy sesję, miasteczko z tej strony. I jedziemy dalej. Piękne miejsce, no jedziemy w górę, to co ty, kochaniutka, lubisz. Tak, w górę, to są takie, w górę. Takie do 10% takie wzniesienia. Z gór. Piękne. Dobra, lecimy. I... Jak ciasto na tej drodze. Co, kochaniutki? Gdzie jedziemy? Kochani, dzisiaj... Kochaniutki ma chrypę, chyba śpiewał w nosie za głośno. Dzisiaj obiecałem kochaniutki drogę, tak zwaną drogę atlantycką. Przemieszczamy się w tym kierunku. Żeby tam dojechać, będziemy musieli kawałeczek przepłynąć. Pokonać kilka tunelików, ale to już nie, część mamy za sobą. A przed nami no, rozpościera się piękny fiord. Zostało nam, nie wiem, do tego miejsca, do początku drogi atlantyckiej zostało nam z 80 km. Ale podejrzewam, że jedziemy szybko. Pogoda troszeczkę nam dzisiaj szyki zmieniła. Ale trudno, jak to się mówi. Serce nie sługa, pogoda nie służąca. No kochaniutki wymyślił. No, ma wszelkie prawa do tego. No jasne. Kochani, lecimy sobie teraz tą dróżką. Pogadaliśmy małą serpentynkę. W sumie no jest na co patrzeć. Jest fajne. Norwegia jest krajem dziwnym, kochani. Oni to owładnęli. Dali sobie z tym radę. Z tym, że ja nie wiem skąd mieli siły. Bo nie smakuje mi to, co oni jedzą. Kochaniutki jest dobre. Dobra, lecimy, spotkamy się na promie. I zobacz, tu nam się droga kończy. Kochani, jesteśmy już przy promie. Promu jeszcze nie ma, ale jak tam widać na tablicy informacyjnej, za 5 minut będzie prom. A kochaniutka się przebiera. Tak jest. 10 razy dziennie. Kochaniutka tam się przebiera.
będę... Spokojnie sobie, jesteśmy na początku. Także no, nie ma problemu. Kolejki? Kolejki. Czekamy, przypłynie prom, to się spotkamy ponownie. A, już jest! Jest! Ja skończyłam! Kina, już jest prom. Dopływa pomału promik. No takie maleństwo, no taka, powiedzmy... Taka mała tratwa. Yes! Zdążyłam! Troszkę sprytna jestem. O, jaki samochód pierwszy na wyjeździe. No, beczka. Beczka. Co z tym, no? Ile będziemy tu na ry? Nie wiem, że 20 minut. To jest króciutki odcinek, ale on wolnie odkopuje, to nie jest tak jak w Finlandii, czy tam gdzieś indziej to pewnie dużo. Zobacz, jak te samochody porozkładane. No. Opuszcza się rampa. Trochę wchodzi tych samochodów. Nie, no nie jest taki mały, no on jest mały w stosunku do tych, które tak pływają tam gdzieś z Tallina do Helsinek, czy te, które żeśmy widzieli, jakieś tam wycieczkowce duże, potężne. To jest promik, wiesz, nam się kojarzył prom zawsze z czymś takim ciąganym na linie. Mm. No. Pomiędzy brzegami wywieszona lina i na tej linie tam jest z powrotem sobie śmigał prom. A tutaj, kochanie, to już jest, jak to się mówi, pełnometrażowy film o promie. Ja, kochaniutki, zaraz oddam. A nie, już nie będę oddawał kamery, nie będę taki. Nie? Zachowam sobie tak. Chodzi o to, że w ciągu mieć filmik, jak on dopływa, to Scania jest pierwsza. I oj, ledwo się podnoszą te. O, poszły w górę. I wyjeżdżamy, no. Wyjeżdżamy. Bania pierwsza. Jejku, ile ich tam jest! O, ja nie mogę, zobacz. Zobacz, taki mały promik. Jest, idziemy. Ja już się nie zapinam. Tak, wszystko wszystko. Tak. Po rejestrację. Mm. No i to rozwiązanie jest dobre, wiesz? Tak. Nie latasz po kasach nigdzie, nikogo nie szukasz. Przyjdzie za pół roku do domu. Niech sobie płacą. No. Nie wiem, czy jest 100 zł gdzieś. Nie. Nie wiem. 200 kolon chyba za... To jest taka zniżka, mówił Krzysiek. Jaka zniżka była. Mhm. Osobówki jak miały, to i wszystkie mają zniżkę, nie? No i tam już widać na przeciwległy brzeg fiordu. O, ja zbliżę. Tam no. Już płynie w naszą stronę. Tak.
kapłanka lubię pływać. Bardzo lubię. Ja nie mam kapłoka. I to do tyłu. Ty sobie kapłok lubię sobie. I kółeczko sobie założyłeś. Ja mówiłam taki dowcip zrobić na tym dużym promie. Wchodzimy na górę w kapłoka. Da. Jeszcze kółka na rękach. Fajnie. I później tutaj od razu prosto w górę. W górę, w górę, w górę, w górę. Tego duńskiego, tych duńskich mostów. 555 metrów. To jest składeczka dla ciebie, kochaniutka, z tego co ja. Tak, ale ją tak widać, bo to tak. No widać, że to, bo to widać do góry w dół. Widać tak do góry w dół. Się zagapiłam na most i na początku nie wiem, czy dobrze jest. Ale wyprofilowany to jest ładny. Jest, jest, bo ma taki łuk. Jezus! Kochani, jesteśmy pod
Bul. Cały czas mnie straszy, ja się boję. Ja dlatego buty sobie odpaliłem. Zapytniczę teraz w górę. Z kochaniutkiem to tak jest. Jedziemy po tunelu długim. Och, oglądałem ostatnio film, jak się tunel zawalił. No by go cholera była. No kuźma mi się przypomina wtedy, no. Dlaczego jak ze mną jedziesz i jedziesz? Jak na drobie, to mi się zawsze Titanic przypomina. No właśnie. Jedź do góry. Nie dawaj się. Właśnie, nie dawaj. Nie dawaj się. Jedź do góry. Właśnie, nie dawaj. Wiesz co? Ktoś wam przy brodzie. Przyj. No jest, jeszcze trochę to ja urodzę. Tam będzie rondo, no. A, zobacz. I wjeżdżamy na drogę. Jak to się nazywa? Droga Atlantycka. Chciałeś tu być? Proszę bardzo, kochaniutki, jesteś. Jesteśmy. Po lewej stronie mamy Morze Północne, w stronie można powiedzieć Atlantyk. Tam statki widać. Aj, pięknie tam fale się. No bo ja zamówiłem bryzę. Jak to ryby łapią? Jest odpływ lekki. Albo przypływ, nie wiem już. Brakuje wody. Słuchaj, jak nie chcesz go filmować, mogę tu zjechać. Tak. Zjedź. Zjedź i za chwilę pojedziemy dalej. Niektórzy rolą robią. No zobacz, jak on tam pomaleńko tak jedzie. I to jest przypływ. Wiesz? Przypływ jest też? Tak, bo te fale tak się trzebią, zobacz tam. No. Czekaj, bo ja bym sobie przypływu coś zrobił. Jak jest przypływ, to... Co by to sobie działało? Co chcesz zrobić? No przybył, co chcę zrobić. Wielka Brytania śpi.